Niech pan czyta ze zrozumieniem. Donoszenie na Polskę i budowanie fałszywej... Człowiek, który obrzucił tylko niechcący błotem, został zamordowany. I co? I u nas jest łamana praworządność, a we Francji nie? Przecież to jest śmieszne. Jest pan kłamcą, jest pan niegodny tego, żeby mieć pan mandat. Używa pani sformułowań, o których pani nie ma zielonego pojęcia. I tyle mam pani do powiedzenia. To jest wojna polsko-polska, dlatego nie będę odnosił się do nadpobudliwych moich kolegów z... Platformy Obywatelskie. Są ich tysiące. Są ich tysiące. Gdzie byliście, jak były prowokacje policyjne i rozbijano marsze niepodległości? Gdzie była wtedy Komisja Europejska? Dzisiaj Polska wam przeszkadza, dlatego że nie trzyma się już niemieckiej nogawki. Że wstaje z kolan, że wstaje z kolan. Każdy, kto twierdzi inaczej, kłamie, 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 kłamie. Szanowni Państwo, mieliście dzisiaj niewielki przykład tego, jaka ekipa dzisiaj rządzi Polską. Wrzask, agresja i taka tępa propaganda, która się leje od rana do nocy. Ale tak naprawdę to nie o Polsce jest dzisiaj debata. Ta debata jest dzisiaj o przyszłości Europy. O przyszłości i bezpieczeństwie naszych dzieci. Ich wolności. Bo jeśli dopuścimy, żeby gdziekolwiek w Europie rozgościło się bezprawie i łamanie konstytucji, to będzie nasza wina.